Zamiast umiejętnego dryblingu i celnego strzału tu liczą się sprawne palce. W Świętochłowicach miłośnicy wirtualnej piłki nożnej będą mogli sprawdzić swoje umiejętności. W naszym mieście odbędzie się bowiem turniej FIFA 2020. Będzie to seria turniejów FIFA. Będą turnieje eliminacyjne, będzie ich 6 turniejów eliminacyjnych, gdzie z tych turniejów eliminacyjnych wyłonimy po 2 osoby. 31 sierpnia odbędzie się wielki finał, do którego zostaną zaproszone każde właśnie te 2 osoby, które wygrały wcześniejsze eliminacje i no, będą walczyć o fajne nagrody. Zapisy na turniej trwają do 24 lipca. Szczegółowych informacji udziela Centrum Integracji Społecznej w swojej siedzibie w Lipinach lub telefonicznie pod numerem 32 345 55 24. Sam turniej FIFA 2020 jest częścią szerszego programu realizowanego w Świętochłowicach. To jest cały program przeznaczony dla dzieci i dla młodzieży naszego miasta od 7 do 18 roku życia. Jest to program profilaktyczny do walki z alkoholizmem oraz z cyberuzależnieniami. To właśnie dzięki temu turniejowi chcemy doprowadzić do tego, że dzieciaki wyjdą z domów i nie tylko będą grać w FIFA, ale także będą mieć różne zajęcia i sportowe, i plastyczne, i będą mogły się razem spotkać, więc i będą także mieć prelekcje z tych wszystkich problemów. I to na tym bardzo nam zależy, żeby dzieci wyszły z domów. To wyjście z domu może być początkiem e-sportowej kariery, podkreśla pochodzący ze Świętochłowic mistrz Polski FIFA 2019. Mam nadzieję, że wypatrzę taką jedną osobę, która gdzieś tam będę ją mógł wyszkolić i zajdzie tak wysoko jak ja, może i jeszcze wyżej, bo na ten moment można powiedzieć, że jestem mistrzem Polski z poprzedniego roku, bo teraz już mistrzostwa polskie się odbyły, niestety mi tam się nie udało, ale pod moimi skrzydłami myślę, że taka osoba spokojnie w najlepszej trójce w Polsce się znajdzie. Miejski turniej FIFA 2020 to dopiero początek e-sportowych rozgrywek w Świętochłowicach. W planach są kolejne turnieje i to nie tylko w wirtualną piłkę nożną, bo w naszym mieście dobrych graczy nie brakuje.